Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Prezydencie. Dla nas, mieszkańców ziemi mosińskiej, pana wizyta ma znaczenie szczególne. Jest to historycznie pierwsza wizyta prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej od momentu odzyskania niepodległości przed 100 laty. Jest to jednocześnie wizyta w dniu setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz w roku obchodów 170. rocznicy proklamowania Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie Wiosny Ludów. Witamy w Mosinie, wielkopolskim mieście, mieście, które jak każde w naszym regionie przez lata przygotowywało się do odzyskania niepodległości. My, mieszkańcy ziemi mosińskiej, jesteśmy jednak szczególnie dumni z tego, że to tutaj, w 1848 roku, w czasie Wiosny Ludów, ogłoszono powstanie Rzeczypospolitej, a nasze miasto przez kilka dni pełniło funkcję stolicy Polski. Powstanie skończyło się niepowodzeniem. Dalej jednak walczyliśmy, choć zmieniły się formy walki. Nasi przodkowie bronili polskiej ziemi, dbając, aby nie przeszła w ręce niemieckie. To tutaj powstał kolejny bank spółdzielczy pod patronatem księdza Wawrzyniaka. To także w naszej mosińskiej szkole dzieci powiedziały nie i zaczęły strajkować w obronie polskiej mowy i wiary katolickiej. Wzorem innych nasi przodkowie zakładali polski teatr amatorski oraz chór. To u nas, w małej wówczas Mosinie, doszło do rozruchów w obronie wolności zgromadzeń. To tutaj powstało kolejne gniazdo Sokoła, organizacji tak ważnej w kształtowaniu patriotycznych postaw. Kolejne pokolenie zostało w ten sposób przygotowane do walki z bronią w ręku. A gdy nadszedł czas, gdy otworzyły się możliwości, aby przejąć władzę z rąk niemieckich, po tę władzę sięgnęliśmy. Mieszkańcy ziemi mosińskiej poszli do powstania, które zakończyło się przyłączeniem Wielkopolski do Polski. Niektórzy zapłacili za to cenę życia, tak jak Piotr Mocek, który spoczywa na cmentarzu mosińskim. Powstańcy zapłacili za walkę w powstaniu w czasie okupacji niemieckiej. Sześciu spośród rozstrzelanych 20 października 1939 roku na mosińskim rynku to powstańcy. To powstańcy i ich rodziny byli jako pierwsi siłą zmuszani do opuszczenia swoich domów i wywożeni do generalnego gubernatorstwa. Cena, jaką się płaci za wolność zdobytą, wywalczoną, nigdy nie jest niska. Czy było warto? Odpowiedź jest tylko jedna. Powstańcy wielkopolscy zachowali się jak trzeba. W tamtym czasie i okolicznościach. My teraz cieszymy się wolnością przez nich wywalczoną. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, mieszkańcy Mosiny i mieszkańcy ziemi mosińskiej, bardzo dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości dzisiaj w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstania, w którym z całą mocą chcę podkreślić, Mosina wzięła bardzo znaczący udział. Mosina jako miasto, Mosina jako ci, którzy ją tworzą, ci, którzy tutaj mieszkali wtedy, a mieszkają tutaj od pokoleń, państwa rodziny, państwa pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie. Jaki był ten udział? Na tym cmentarzu, przy którym jesteśmy, przy którym odbywa się ta dzisiejsza rekonstrukcja,
ponad 100 grobów. To groby powstańców wielkopolskich. W niewielkim wielkopolskim miasteczku. Można byłoby więc powiedzieć, że być może nawet większość rodzin miała swoich przedstawicieli wśród powstańców wielkopolskich. To pokazuje tą niezwykłą siłę tradycji polskości i tradycji walki o Polskę na różne sposoby, jaka tutaj miała miejsce. Cieszę się, że dzisiaj mogę to razem z Państwem tutaj tak mocno podkreślić i dziękuję jeszcze raz za organizację tej uroczystości, za jej zorganizowanie właśnie jako uroczystości lokalnej, upamiętniającej Państwa bohaterów walki o niepodległą, wolną Polskę po 125 latach zaborów, bo ta ziemia 125 lat znajdowała się w pruskim zaborze. Ludzie chcieli do Polski wrócić i za każdym razem, kiedy tylko widzieli, że nadarzała się taka okazja, czynili coś, aby starać się tą Polskę odzyskać, tak jak w 1806 roku. To dzięki zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu tamtemu powstało Księstwo Warszawskie. Tak później Rzeczpospolita Mosińska, ten zalążek, jak wszyscy liczyli wtedy, wolnej Polski w 1848 roku. I później wreszcie wielkie, zwycięskie powstanie wielkopolskie roku 1918. Powstanie, bez którego tamta odradzająca się i odrodzona w efekcie Polska, druga Rzeczpospolita, z pewnością nie byłaby taka, jaką ostatecznie się stała. Bo gdyby doszło do plebiscytów, to wiadomo, że z całą pewnością część Wielkopolski zostałaby okrojona. Tak przynajmniej twierdzą historycy i myślę, że można śmiało taką tezę rzeczywiście postawić. To dzięki bohaterstwu powstańców wielkopolskich druga Rzeczpospolita odzyskała Wielkopolskę. Nie było żadnych wątpliwości, że tu mieszkają Polacy, którzy chcą żyć w Polsce, odzyskiwanym państwie. Pokazali to stając z bronią w ręku. Pokazali to prowadząc pracę organiczną. Dziękuję za to, że spotykamy się właśnie tutaj, bo w Państwa mieście to wszystko, co przez tamtą historię, co w czasie niej się działo, skupia się jak w soczewce. Od wystąpienia zbrojnego, od walki z bronią w ręku, poprzez pracę organiczną, poprzez tworzenie organizacji, banku spółdzielczego, poprzez skauting, harcerstwo, poprzez związki strzeleckie. To wszystko, co jednoczyło Polaków przy polskości, czy wreszcie walkę przeciwko germanizacji, tą otwartą, wraz z odmową języka niemieckiego, modlitwy w języku niemieckim, wraz ze sprzeciwem wobec germanizacji. To wszystko działo się tutaj. I dlatego dziękuję Wam. Na Wasze ręce dzisiaj składam podziękowania dla Waszych przodków, dla Waszych pradziadków, dziadków, ojców, za to, że tacy byli. Za to, że stawali za Polską. Nie bali się. Złożyliśmy przed chwilą wieniec na grobie poległego powstańca wielkopolskiego, 20 wtedy jeszcze nie dwuletniego chłopaka nawet, Piotra Mocka. Zginął nie tu w Mosinie, z której pochodził. Zginął walcząc o to, by wyzwolony został Szubin, ale poległ. Poległ z bronią w ręku. Poległ walcząc, trafiony pociskiem w gardło z niemieckiego pociągu pancernego. Oddał życie za wolną Polskę. Dziękuję, że wtedy mieszkańcy Mosiny za tą Polską stawali. Wierzę w to, że także i w waszych sercach i w waszych rodzinach do dzisiaj ten nie tylko wielki mit patriotyzmu polskiego, ale przede wszystkim to wielkie stawanie za Polską jest nadal. Dziękuję wam, że dzisiaj tą Polskę swoją pracą, jak przystało,
na Wielkopolskę budujecie, jak przystało na tą mentalność, którą mają tutaj ludzie. Spokojnej, ciężkiej, wytrwałej, rozsądnej pracy. Roztropności, mądrości i pragmatyzmu, który wyprowadził tą część wspaniałej Polski, niezwykłą, historyczną, z której wyszliśmy my, jako naród, 1052 lata temu, że stale ją podtrzymujecie, że o nią dbacie. Jestem wam za to ogromnie wdzięczny. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała powstańcom wielkopolskim! Za tobą idą rzecz, za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą rzecz.